W poprzednim odcinku udało mi się sprankować moją dziewczynę, bo schowałem jej psa i nabrałem ją, że pies zaginął. W dzisiejszym odcinku podejrzewam, że coś przede mną ukrywa i muszę dowiedzieć się, co to takiego. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a to jest mój kanał Szczypson Games. Słuchajcie, na samym początku możecie zostawić subskrypcję, ponieważ już mamy ponad 60 tysięcy subskrypcji i fajnie by było w tym roku dobić do 100 tysięcy subskrypcji. Byłoby, znaczy to jest raczej pewne, ale nie wiem, postarajmy się to może wbić do, nie wiem, do wakacji, więc został nam miesiąc. No raczej wątpię, żeby nam się to aż tak szybko udało, ale pokażcie moc, zasubskrybujcie kanał, jeżeli ktoś nie subskrybuje, ponieważ chciałbym tylko przypomnieć, że większość osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału, więc powinniście to zrobić w tym momencie, żeby po prostu być na bieżąco. No i koniecznie łapka w górę. Łapki w górę to w ogóle jest, nie wiem, jesteście ostatnio najlepsi w zostawianiu łapek w górę. Zostawiliście pod przed wczorajszym odcinkiem ponad 11 tysięcy łapek w górę, pod wczorajszym już prawie chyba 8 tysięcy łapek w górę, więc dziękuję wam bardzo za to serdecznie. W dzisiejszym odcinku dajmy sobie cel, jako że tam było tak dużo, to dzisiaj niech będzie, prawda, 7 tysięcy łapek w górę. Macie na to oczywiście 7 sekund. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Komu się udało? Niech pochwali się w komentarzu. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, jest tutaj Husky, ten, który pomógł nam w pranku wczorajszym na mojej żonie. Moja żona jest gdzieś tam w domku. Ja mam przygotowane podki na niewidzialność. Za chwilę sobie jakąś wypijemy, żeby po prostu zobaczyć, co ona robi. Ale na początku może z nią pogadajmy. Może dowiedzmy się, co, jakie ma plany na dzisiaj i tak dalej. Halo, 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 halo? Łoje, co to jest? Co to jest? Ołtarzyk. Jakie to jest? Jeszcze te czaszki na górze, to jest nawiedzone. Milka, coś ty zrobiła w tym momencie. Weź to sprzątnij stąd. Ale czemu? No to nie, no ty jesteś jakaś nawiedzona. Nawiedzona ja? Jesteś, no. Nie, o co ci chodzi? Nie. Jakie masz plany na dzisiaj? Co? Co dzisiaj będziesz porabiać? A wiesz co, ogólnie chodź, zobacz. Jak coś, to ty masz pizzę, możesz sobie zjeść i creeper cola. Creeper cola, okej, dobra. Tak, nie chciałam myśleć dzisiaj obiadu robić, tak, że wiesz, zamówiłam. Ale fajnie, ja w sumie nawet miałem ochotę na tą pizzę. O, no to się cieszę bardzo. Więc wiesz, dobrze. Dzisiaj w sumie nic nie robię, nudy same, będę odpoczywać, wiesz? Dobrze, dobrze. Planuję nową lalkę kupić. O, ale nie masz już tego, statywu na nią, chyba że tu. Poradzę sobie. Dobrze, 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 dobra, no to wiesz co, to ja lecę w takim razie, ja tu wrócę później po jedzenie, bo ja idę tam po, nie wiem, po diamenty idę, wiesz? Okej. Okay. Więc tego, w ogóle, gdzie ty łóżko nasze ukradłaś? Gdzie ty sprzątałaś? To nie ja, ukradli nam je. Dobra, no to w takim razie, no to tyle nas kosztowało i no i nie mamy już łóżka. Dobra, trudno, wiesz co, ja lecę, trzymaj się, lecę do roboty. Dobra, słuchajcie, wiemy, że nie ma planów na dzisiaj, ale nie wierzę jej tak naprawdę. Czekajcie, gdzie ona jest, żeby mnie nie widziała. Idę sobie tutaj do Wojtka, tutaj w tym miejscu. Bierzemy pierwszą potkę na niewidzialność, pijemy ją oczywiście. Jesteśmy już niewidzialni, ściągamy buty, żeby nas nie widziała. I idziemy teraz do niej pośledzić ją, bo jestem pewien, że ona coś przed nami ukrywa. Jestem pewien, że coś gdzie nigdzie jest. Dobra, jak widzicie, biega tam gdzieś. Ciekawe co będzie robić. Dobra, Husky mnie widzi, nawet jak jestem niewidzialny, może mnie zdradzić. Dobra, ona jest tutaj, słuchajcie, jest przy barze w tym miejscu. Siądę se tu. Totalnie mnie nie widać, dobra, ej. Legła sobie i sobie odpoczywa, dobra. Ja bym ją jakoś sprankował, czekajcie. Może, czekajcie, to jest się... O kurczę, mogła widzieć flaka, jak go miałem w ręce. Oj, dobra. Dobra, co ona robi? Dobra. Wchodzi do baru. Złoto zebrała. Dobra, zebrała złoto. No nie gadaj, że jakieś flaszki będzie brała jeszcze. Nie no. Czekajcie, przejdę sobie tutaj, żebym widział, co ona tu robi. Coś tu schowała, albo nie? Dobra, nie wiem. Dobra, przechodzę sobie tutaj. Ma jakieś klucze. Ej, ma jakieś klucze. No, to jest podejrzana sytuacja. To jest podejrzana sytuacja. Dobra, ciekawe, gdzie ona idzie teraz. Ej, dobra, przyszła tu do psa. Ale mnie dzisiaj na kaszel bierze. Dobra, co ona robi? Karmi go? Nie, coś z nim rozmawia chyba. Dobra, czekaj, rozwalam kość. Wypadła kość. Dobra, ona nie wie co się dzieje. Rzuciła psu kość, dobra. Co ona robi? Co ona tu robi? Ona myśli, że jest gdzieś... Co jest? O, kurczę. Wiedziałem, że coś jest na rzeczy. Ale jak ja tam teraz zejdę? Czekajcie, jest jedna szansa, jedna jedyna. Kurczę, muszę to zrobić szybko. Dobra, łup. Dobra. Nie, ona to przyniosła tu. Co się wydarzyło teraz? Widzowie, co, dlaczego ona to chowa? Opętało moją dziewczynę. Co? Znaczy żonę nawet bym powiedział. Znaczy żonę, no nie, że tak bym powiedział. Po prostu jest moją żoną i teraz... Nie, ona jakiś utwór tam daje.
I on jakiś utwór daje. Ale ja mam tekstur paka z Flowridersem, więc mi to poleci inna muzyka, ale zobaczymy co poleci. Albo nie, nie daje muzyki, czekajcie. Ale ciekawe, czy coś włączy. Ciekawe. Ona nie, nie wiem, czy ona ma w ogóle tego tekstur paka. Wysyłałem go gdzieś tam, więc może go... O! Nie! Ta muzyka ślubną włączyła, co? O nie! Dlaczego ona to zrobiła? Jakie to jest straszne teraz w tym momencie, kiedy tu jest ten stół. Co jest grane? Ej, klucze tu jakieś powiesiła. Dobra, ciekawe, dlaczego są te klucze. Musimy się dowiedzieć później. Dobra, wyciągnąłem tam płytę, bo za głośno mi to leci. Młodego S teraz włączyła. Młody S teraz leci. Co jest grane? To są moje piosenki w ogóle, które możecie posłuchać na Flowriders. Tańczy do tego, tańczy do moich piosenek. Co jest grane? Co jest grane? Czekajcie, co ona tu ma w tej skrzynce? Chciałbym zobaczyć, tylko... O, kosmonauta teraz leci. Nie, to jest meteoryt, przepraszam, meteoryt. No niech otworzy. O! Dobra, sztabkę złota tam odłożyła. Dobra, chciałem zobaczyć właśnie co tam jest. Jak widzicie, tu są shulker boxy, w nich też coś może być. Ja jestem pewien, że ona coś w nich ukrywa. Jestem ciekaw strasznie co, bo nie spodziewałem się, że tutaj jakieś przejście będzie w ogóle takie. O, ona akurat na drop wyłączyła, nie zdążyło polecieć. Dobra, i ciekawe, ona przesłuchuje płyty. Ona chyba ma też tego tekstur paka, skoro to tak włącza. Bo chyba tak. Dobra, co ona tu będzie robić teraz? Ale w ogóle jakie to jest... Ona nie wie chyba, że to jest coś takiego gramofon. I on jest fajniejszy niż taka skrzynka. I on jest kozacki totalnie. Ale dobra. Co to ma za pochodnię jakąś? Nie, ona się modli do tego, jak... Jeszcze sobie na jakimś dywaniku stanęła. Co jest grane? Nie, Emilka, co ty robisz? Patrzcie, damy jej znak zaświatów. Bo nie mogę tego otworzyć. To otworzę tego. Jaka ona jest na pewno obsrana. Jak się cieszę, że jej ktoś odpowiedział. Jeszcze raz. Dobra, w tamtych shulker boxach nic nie ma. Ja bym pootwierał wszystkie. Zobaczmy, czy coś w nich ma. Dobra, nic tu w nich nie ma. Rzuca złoto jakieś. Ej, dobra, ona chyba jakieś tutaj chce zrobić jakieś czary mary. Co jest grane? Ej, dobra, zbieramy to złoto. Tu będzie, że ktoś to pochłonął. Dobra. No, dlaczego nie zbiera mi tego złota? Ej, co jest grane? Coś się zepsuło chyba. A nie, dobra, zebrałem. Dobra, zabrałem całe złoto. Stak złota wywaliła. Jak to jest dużo w ogóle. Dobra, i schowamy to do tego shulker boxa. Zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, co ona tu robi? Jakąś pochodnię w ogóle trzyma w ręce. O co chodzi? A tu, czekajcie, obczajmy sobie, co jest na stole. Jest tak, świece, więc to już bardzo, bardzo czarna sprawa jest, że tak powiem. Jakieś czaszki w ogóle kolorowe są. To jest straszne. O, i czekajcie, to jest takie zdjęcie. Jakiś dziadek głaska psa. To jest straszne. Co ona to ma? Co to jest? Co to jest? To jest jakaś... Nie wiem, to jest jakaś patelnia czy coś? Co to jest? Tak, to jest patelnia jakaś... Ej, to ma mnie na strzała, na bank. Jak ona tym machnie we mnie, to mnie od razu rozjedzie, więc... Czekajcie, na szybko chowam wszystkie rzeczy do ekwipunku, żeby jakby co... Wiecie, żeby nie było. Za 2 minuty nam się kończy pota, więc... Więc musimy szybko coś wypić. Dobra, czekajcie, musimy tu wyjść razem z nią. Co ona robi? Dobra, ja nie wiem, co się dzieje. Ona nie wie, czy tam jest przycisk. Zapomniałem chyba, gdzie przycisk se da. Dobra, biorę te potki tutaj, żebym miał je pod ręką. Mam 2 minuty. Co ona robi w ogóle? Co jest? Dlaczego ona się tu tak patrzy? I tu są w ogóle jakieś zęby też jeszcze. To zęby i... jakoś... Nie wiem, jakaś szklanka z atramentem? Nie wiem, co to może być w ogóle. Głowa kosmity. W ogóle, ej, to jest to, czekajcie, ile to obrażeń ma. To jest ta patelnia. Ej, dobra, bo ona wyszła stąd. Nie, zostawiła mnie tu. Czekajcie, dobra, szybko piję sobie potę następną, żeby mi tutaj nic nie zaskoczyło mnie. Ej, dobra, ja chyba biorę te klucze, bo one mogą... Nie! Co ja zrobiłem? Na bank to zauważy. Jak ja teraz glowstone'a na szybko ogarnę? Nie. Co ja zrobiłem najlepszego? Czekajcie, co tu mamy? Weźmiemy... Nie, dobra, nic stąd nie biorę. Wychodzimy. O, dobra, szybko. Gdzie ona jest? Rozwaliłem tego glowstone'a. Musimy szybko ogarnąć jakiegoś glowstone'a tam w zamian. Potrzebuję dwa te pyły. Co ona ma w ręce? Jakiś totem nieśmiertelności ma w ręce. Dobra, ciekawe, co ona kmini teraz. Patrzcie, tu się w ogóle można tak super schować. Ale to może nachowanego zostawię jakiegoś tutaj w tym domu. Ej, dobra, ona idzie gdzieś z mieczem w ręce idzie?
Tak mi się wydaje. Nie, jakiegoś flaka ma. Ej, dobra, ona się wystrzeliwuje gdzieś. Musimy zabrać sobie flaka i iść za nią. Może ona idzie w jakieś miejsce, które jest mega ważne. Dobra, czekajcie, strzelam się tu. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Dobra, tam jest. Ej, dobra. Patrzcie, on... Co ona to postawiła? Czekajcie, idziemy to szybko zobaczyć. Dobra. Ej, to jest jakiś grób, czy co? To jest karabin w butach. Nie. Co jest? Co to ma być? Karabin w butach jakiś, ty. Jakie to jest potężne. Czekajcie, gdzie ona pobiegła? Ej! Zgubiłem ją. A nie, dobra, tu jest. Dobra, ej, ona coś na statku robi. Tam się nie da na ten statek wejść, inaczej jak strzelić się tam butami. Dobra, strzelam się szybko flakiem. O! Nie udało mi się. Dobra, szybko tu. Dobra, mogła to usłyszeć. Dobra, tam jest zejście na dół. Można tu zejść, z tego co pamiętam. Tak, budowałem ten statek, więc wiem. Możemy zejść, zobaczyć co ona tu robi. Chowa do skrzyni. O nie, wyszła tędy. Nie mogę otworzyć drzwi, bo usłyszy. Muszę wyjść tędy. Szybko. Gdzie ona pobiegła znowu? Znikła mi znowu gdzieś. Gdzieś mi znowu znikła. Dobra, tam jest. Dobra, szybko skaczymy tu. Oła. Dobra. Muszę ją mieć ciągle na oku, bo ona w każdej chwili... Dobra, jest na górze. Dobra, lecimy też tam na górę. Jestem ciekaw, po co, Ty, albo... Na shifcie... Tak, na shifcie stanęła, dobra. Ale ona gdzieś się wystrzeliła znowu. Jest na dachu, dobra. Co ona tu robi? I dobra, musimy się tu szybko wstrzelić. Okej. Koronę tu dała w ogóle. Na szczyt tej latarni koronę se położyła, tako. Nie, no to tak być nie może. Ale co ta kolora... Korona, przepraszam, ma oznaczać. Co ta korona ma... Ej, i co ona teraz? Ściągnęła wszystko, zostawiła sobie buty, dobra. Ja mam jeszcze te klucze, nie wiem od czego są. Potrzebuję 2 glowstone, żeby tam naprawić w tej bazie jej coś, bo jeżeli tego nie naprawię, to ona na pewno ogarnie, że ktoś tam był. Dobra, gdzie ona? Dobra, strzela się gdzieś. Dobra, zakładam buty i lecę za nią. Uwaga, pum! Gdzie ona jest? Tam, dobra. Możemy lecieć na spokojnie z tymi butami. Na luzie. Tylko gdzie... O, dobra, tu jest. Dobra, tu jest. Ej, mogła zobaczyć mnie w tych butach w sumie teraz, jak tak sobie biegłem. Zapomniałem, że je mam na nogach. Koło niej byłem. Dobra. Ej, wlazła... Przybiegła do wioski. Nie wiem po co totalnie. Nie wiem, czego tutaj będzie szukała teraz. Ale ma ten totem nieśmiertelności w ręce. Ciągle tak, jakby coś chciała zrobić niedobrego. Dobra, co ona tu... Myślałem, że tu się coś zapadło pode mną. Dobra, co ona robi? Rozgląda się, czy gdzieś... Ej, o co chodzi? Nie! Wpadłem tu. Dobra. Skrzynkę! Diamentowy napierśnik. Schowała tam wszystkie jakieś najdroższe itemy swoje. Co? Zrobiła sobie tu sejfa. Normalnie w tym miejscu. Tu w ogóle jakiś krzemień wyrzuciła. Ej, dobra, co ona kmini? Gdzie ona idzie w ogóle? Dobra, gdzieś tu w porcie sobie biega. Nie mam nic na sobie. Ile mam potki? Jeszcze 3 minuty, dobra. Musimy... odłożę te wszystkie rzeczy, żebym miał szybki dostęp do potki. Dobra, gdzie ona idzie? Leci na drugą latarnię. Ej, ona na jednej latarni zostawiła koronę i teraz poleciała na drugą latarnię. To jest nawiedzone, jak nic. I ona pewnie tam na tej drugiej latarni też jakąś koronę postawi. Moja dziewczyna naprawdę... podejrzanie się zachowuje. I ciągle ma ten totem nieśmiertelności. Tak jakby była gotowa na jakiś... Na najgorsze tak naprawdę. Nie wiem totalnie o co chodzi. Dobra, biegnę tu na górę. Dobra, ona... Co tu się w ogóle stało? Co jest? Dobra, jest tutaj... Jaki ona ma plan? Nie gadajcie, że ona się będzie chciała zabić teraz. I skoczy se na dół. Nie! Ty, przeżyła to? Ej, ale nie ma to temu. Nie, no niemożliwe, żeby to ktoś przeżył taką wysokość, taki upadek. Czyli ten totem zadziałał i ją... Co? Wie, to jest jakiś żart. Czekajcie, musimy... ja szybko sobie zrobię tako, bo nie wiem, gdzie ona jest teraz. Dobra, jest tu w wodzie. Dobra, ściągamy buty. Dobra, jestem też w wodzie, tuż za nią. Dobra, gdzie ona teraz leci? Ej, to jest... Jestem strasznie ciekaw. Dalej mamy te klucze, nie wiem, do czego one są nadal. Więc przydałoby się... Fajnie by było się dowiedzieć.
Ej, zwariowała coś, zwariowała, ewidentnie. Dobra, ona... Nie wiem, gdzie idzie. Znikła na chwilę! Znikła mi na chwilę! Ona ma jakieś zdolności znikania, jak nic. 2 minuty mam do ukończenia potki. Czekajcie, wypiję sobie już tą następną, żeby tutaj mieć, wiecie, prawda, wszystko pod kontrolą. Dobra, lecę za nią. Ona leci do Synowic. Nie wiem po co, ale mam nadzieję, że się dowiemy teraz, po co te klucze nam są. Dobra, wezmę sobie teraz, bo już mi się skończyły potki, więc mamy maksymalnie 7 minut na to, żeby jeszcze ją pośledzić, ale i tak, no, wystarczy chyba już to, co ją wyśledzić. Oj, nie, bo ja nie mogę tam przejść teraz. Bo niech się oddali. Ona znika tak na chwilę czasami, widzieliście to? Ona przez to, że zginęła przez ten totem nieśmiertelności, ją jakby ożywił na nowo. I przez to nie zginęła, to ona teraz ma jakieś zdolności znikania i co jakiś czas mi tak znika z ekranu. I się teleportuje. Co ona teraz robi? Dobra, idzie dalej. Czego ona tu szuka w ogóle w tych Synowicach? Dlaczego ona tu znowu przychodzi? Dlaczego ona chce mnie znowu zdradzić z tym synem? Jak nic. Będę musiał na niej kolejnego pranka zrobić. Widzieliście, znowu zniknęła mi na moment. Łódkę ma, gdzieś płynąć będzie. Gdzieś chce płynąć. Co jest? Będzie płynąć czy nie? Może jeszcze nie. Nie, dobra, płynie. Dobra, wsiadłem do niej, do tej łódki, widzicie? Nie widzi mnie. Ciekawe, gdzie ona płynie. Ja nie mogę, jaką podróż w ogóle wykonuję. Feleny ma w ręce. Co ona chce zrobić? Ja chyba powinienem wysiąść. Znowu ma totem nieśmiertelności. Jak ona to zrobiła? Dlaczego ona znowu go ma? Ona ma wszystko, ciągle go... Nie wiem, kto jej to daje w ogóle, co jest? Dobra, i czekajcie. Nie wiem, ja nie wiem, co ona robi. Przyszła na jakąś plażę. Wiecie, co jest to dla mnie strasznie dziwne? Nie wiem, stoi, nic się nie dzieje. Więc ja będę kończył odcinek. Nie wiem totalnie, co się dzieje. Ja się odsunę, bo ja się boję, że zaraz tu jakiś piorun walnie albo... Co ona robi? Ze złota coś. Jakiś ołtarz, czy... Co to jest? Nie. Co jest grane? Jak się wystraszyłem! Co ona zrobiła w tym momencie? Co jest grane? Nie rozumiem, dlaczego ona takie rzeczy wykonała w tym momencie. Dobra, ja to tam wyrzucam. Lecę stąd, uciekam, moja dziewczyna jest jakaś nawiedzona. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zapraszam we wszystkie linki, które są w opisie. Zapraszam do Emilki na kanał, zobaczcie, co się tam dzieje, bo ona jest jakaś nawiedzona. Totalnie. I macie oczywiście też link do drugiego mojego kanału Sztypson Plus, na którym przepraszam, że się mało dzieje ostatnio, ale naprawdę mam strasznie dużo roboty. Też szkoła i tak dalej, ale obiecuję, że wraz z Davikiem wrócimy do tego Lego, które tam robiliśmy. No i zapraszam na Instagrama, również dobijamy 10 000 obserwujących, brakuje już niecałe 500, więc będzie mi mega miło, jak tam wszyscy wejdziecie. Dziękuję wam bardzo, nie widać mnie tutaj totalnie, więc na F5 nie ma co stawać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do jutra. Na razie, pa pa!